Więc to, co powiedziałem na początku, mam przyjemność być związanym z siecią obywatelską Watchdog Polska. No i dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę o tym porozmawiać, o tym, że prawa są do używania w takim kontekście tego, co było w ogłoszeniu o webinarium, to jest kwestii prawa do informacji, skarg, wniosków, petycji, inicjatywy lokalnej, trochę też o kwestiach finansowych i o gminie porozmawiać, tak z poziomu gminy, jak i miasta, ale też o różnych uprawnieniach. Facebook działa live. Dzięki wielkie, panie Michale. Trochę mnie to krępuje, bo to nie wiem, kto tam ogląda, ale miejmy nadzieję, że to oczywiście żartuję. Dobrze, będzie dzisiaj o prawie do informacji, o skargach i wnioskach, petycjach, trochę o różnych takich rzeczach, które my powtarzamy od dłuższego czasu w identyczny sposób, ale w takim kontekście prawa są do używania. Technologia będzie taka, że wszyscy słyszą mnie i mam nadzieję, że widzą, natomiast z drugiej strony ja ani Państwa nie widzę, ani nie słyszę. Natomiast mamy ten czat tutaj dla osób, które są zalogowane do platformy webinaryjnej. Mamy czat, w którym można zadawać pytania. Zostało jeszcze 25 miejsc, jeżeli ktoś chciałby z Facebooka przenieść się na platformę webinaryjną, to jest 26 miejsc jeszcze do tego. I jeżeli dla osób, które są w platformie webinaryjnej, to prośba, jeżeli będą pytania, to można je zadawać w czacie. Ja będę przypinał te pytania na samą górę i później postaram się, jeżeli nie będę odpowiadał na nie na bieżąco, a będę, raczej nie będę odpowiadał na bieżąco ze względu na to, na tę formę, że byłoby zbyt dużo. Będzie dużo pytań i jak będę starał się na nie odpowiadać, to będziemy tracili tempo, a tak naprawdę chciałbym, żebyśmy w półtorej godziny przejrzeli tylko 152 slajdy, zatem nie zanudzę Państwa, będę już na końcu, w ostatnie 5 minut będę klikał slajd za slajdem i pokazywał, jak to jest. Prośba, żeby też od czasu do czasu ktoś pisał, ze względu na technologię, to żeby pisał w czacie, że idzie, że tam, nie wiem, uśmiech albo kciuk w dół, w górę, w jakiś sposób, nie wiem, jakie tu można jeszcze dawać znaki, ale tak, żebym, jak ja będę opowiadał, to żebym, widząc, że na czacie się coś dzieje, to będę miał pewność, że internet nie został odcięty albo laptop się nie wyłączył, bo nadaję z laptopa i z pięknego Szczecina, do którego zawsze zapraszam, mimo że sieć obywatelska Watchdog Polska ma siedzibę i swoje główne biuro w Warszawie, natomiast stowarzyszenie składa się z członkiń i członków z całej Polski i tak jesteśmy. Bardzo pozdrawiam się Sędziejowice również. Jak wszystko gra, to gra, to zaczynamy. Co dziś, to już powiedziałem. Czy możemy przedłużyć webinarium o kilka godzin, jak będzie potrzeba? Dzisiaj będzie tak w skrócie, natomiast na pewno będziemy proponowali poszerzone tematy. Na razie chcemy zobaczyć, jak to zafunkcjonuje, jakie będzie też Państwa zapotrzebowanie. My w sieci obywatelskiej jesteśmy zawsze otwarci. Zasady, tak jak powiedziałem, przypomnę o tym, pytania proszę zadawać merytoryczne. Ja będę je przypinał, chyba że będę mógł szybko odpowiedzieć, to odpowiem. Jeżeli nie, to postaram się na końcu odpowiedzieć. Jednocześnie dla osób, które planują sobie wieczór, no to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj postaram się to zrobić w półtorej godziny, tak żeby to było sygnalizacyjnie, a będziemy proponowali później pogłębione spotkania dla osób, które będą chciały i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Pierwszą taką rzeczą, o której chciałbym zacząć, to jest coś, co my w Polsce wpadliśmy w taką pułapkę, którą my pokazujemy pomiędzy prawem do informacji, a dostępem do informacji publicznej. I my posługujemy się w Polsce takim naprawdę dosyć wąską koncepcją dostępu do informacji publicznej. To się kojarzy zarówno administracji, jak i jeżeli osoby, które korzystają, no to tak zwane wnioski o dostęp do informacji publicznej. I ten dostęp do informacji publicznej się tak bardzo przewija w tym naszym myśleniu, tak naprawdę o jawności, a o czymś... jeżeli chodzi o kwestie w ogóle prawa do informacji, czy w ogóle te jawności i prawa do informacji, to naprawdę my mamy takie podejście, ale też, które jest uzasadnione. Ja zaraz pokażę, dlaczego, że to, o czym my mówimy w Polsce, jeżeli chodzi o jawność, to jest właśnie prawo do informacji, a nie ten techniczny, bym tak naprawdę powiedział, dostęp do informacji publicznej. I to jest rzecz,
o której chciałbym powiedzieć. I to jest to, co my w Polsce mamy takim jakby myśleniu, mówię, też nie, to będę generalizował, ale to nie jest kwestia takiego, jak będę mówił my w Polsce, to nie jest jakby, że uważam, że wszyscy tak myślą, ale jakby takiego pokazania zjawiska bardziej. Coś, co się naprawdę przebija i zarówno w polskim orzecznictwie, jak też się jak w takim myśleniu administracji, ale też już w naszym myśleniu, to jest, co stanowi tak zwaną informację publiczną, albo co nie stanowi informacji publicznej. To jest takie klasyczne pytanie, czy na przykład jakiś tam protokół, czy opinia prawna to jest informacja publiczna, czy nie informacja publiczna. I to jest taka właśnie dyskusja o tym, że my się zastanawiamy, co jest to tak zwaną informacją publiczną. I tu są wymienione jakieś przykłady, teraz Państwo widzą różnych przykładowych informacji, czy coś nie stanowi tak zwanej informacji publicznej. To jest klasyczny jakby błąd polskiego myślenia o jawności. Dlaczego? Dlatego, że trzeba odwołać się przede wszystkim do źródła jakby w Polsce, na razie źródła w Polsce dotyczącego jawności. To jest ten nasz prawa do informacji, to jest ten nasz artykuł 61 Konstytucji i to w ogóle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie i tak wszystkie spotkania, które my prowadzimy, no to jest jakby zrozumienie polskiego prawa do informacji właśnie w ten sposób, że obywatel ma prawo, i to jest jakby artykuł 61, ustęp 1, że proszę zobaczyć, jak, na pytanie, o co my możemy pytać, czy co administracja, o co my możemy pytać, tak naprawdę powiem z tej strony, to jest kwestia tego zdania, które jest w artykule 61 ustęp 1 Konstytucji, że mamy prawo do uzyskiwania informacji o działalności dobry wieczór, niestety pomimo nowego okresu rozliczenia internetu wideo się nie wczytuje, tylko slajdy widzą, czyli inne osoby widzą, to tak jak przerwę tylko na chwilę technologiczne, u mnie działa, dobra. To ciężko mi do jednego się... Zwracam teraz na ten slajd, jakby wróćmy z czatu na dla osób, które są w platformie Click Meeting do slajdu, żeby zobaczyć. Czyli tak naprawdę my mamy prawo do uzyskiwania informacji o działalności. To jest kluczowe myślenie o tym, do czego mamy dostęp, czyli o każdej informacji, która dotyczy działalności danej instytucji. To nie jest kwestia, znaczy powiem instytucji, bo będę tak upraszczał, ale to jest kwestia właśnie takiego, jak patrzymy na instytucję, na budynek urzędu, jakiejś spółki komunalnej, spółki Skarbu Państwa, to tak naprawdę to, o co my możemy pytać, to jest to, co wszystko jest związane z działalnością, od najmniejszej rzeczy do największej rzeczy, więc tak naprawdę wracając do tego myślenia w Polsce, co jest informacją publiczną, to warto odejść w ogóle od tego myślenia, czym jest informacja publiczna i nie zadawać sobie pytania, czy tam jakaś opinia, czy jakaś analiza, czy umowa, czy może jakiś mail stanowi informację publiczną. Właśnie to jest jakby ten błąd polskiego, czy nawet umowa o pracę, jak teraz padła. Bo ja zadam takie pytanie, czy w rozumieniu konstytucyjnym umowa o pracę zawarta w administracji jest informacją związaną z działalnością tego podmiotu? No jest jak najbardziej. Natomiast to, czy ona będzie jawna w całości, czy nie, czy w ogóle jakiś inny dokument, czy jakaś informacja będzie jawna, to tak naprawdę zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Czyli mamy ten ustęp pierwszy artykułu 61 Konstytucji i jeszcze to jest bardzo ważne w tym ustępie pierwszym, że to obejmuje o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. O RODO będę jeszcze mówił, więc spokojnie do RODO przejdziemy. I to jest tak, że działalność osób pełniących funkcje publiczne oraz organów władzy publicznej. Co jest jeszcze ważne w tym ustępie, jakby to konstrukcja tego artykułu, że zdanie drugie w ustępie pierwszym, że prawo obejmuje dostęp, uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu zawodowego, gospodarczego i tak naprawdę każdego innego podmiotu, który wykonuje zadania publiczne, czy ma majątek publiczny. Zatem ten artykuł 61 ustęp 1 dotyczy jakby podstawowej rzeczy. To jest to, że mamy prawo do wiedzy o działalności. Dwa, są wskazane podmioty, czyli organy władzy publicznej, osoby pełniące funkcje publiczne, samorząd zawodowy, gospodarczy i inne podmioty, które wykonują zadania publiczne, mają majątek publiczny. Więc tak naprawdę mamy działalność i kogo możemy pytać. I warto jeszcze dalej, jeżeli myślimy o artykule 61, to zobaczyć ustęp drugi, który jest jakby kapitalny w tym jakby myśleniu, do jakich dokumentów mamy dostęp.
Bo w ustępie drugim jest wskazane, że to prawo obejmuje dostęp do dokumentów, niezależnie od ich charakteru. To jest kluczowe dla osób, które wnioskują o różne informacje. Tam, gdzie pada jakieś tam pojęcie dokumentu wewnętrznego, technicznego, roboczego, czy zupełnie, nie wiem, jeszcze jakichś dokumentów, które nie podlegają pod prawo do informacji, to z punktu widzenia konstytucyjnego konstytucja obejmuje zakresem jawności każdy dokument, niezależnie od jego charakteru. I co dalej? O tym jakby w takim myśleniu. I mamy, czyli ustęp pierwszy, mamy działalność, wymienione te podmioty, ustęp drugi, to jeszcze cofnę, bo o tym bym nie powiedział, ustęp drugi to jest dostęp do dokumentów oraz to konstytucyjne uprawnienie, które pozwala nam pójść na sesję Rady Gminy, Powiatu, Sejmik Wojewódzki, a także na Sejm i Senat, ja przepraszam, w tej chwili jeszcze wyciszę komórkę, bo nam będzie przeszkadzała, tego nie zrobiłem, co w ogóle jakoś mi uciekło. Zatem cały artykuł 61. Do czego? Włącznie z dokumentu, każdego dokumentu oraz wejścia na z możliwością nagrywania. Jakby to wynika wprost z konstytucji, że każdy może pójść do Sejmu, Senatu, nie trzeba się zapowiadać, zapowiadać na sesjach, czy w Sejmie i w Senacie, to też tak powinno funkcjonować. Te przepisy związane ze wstępem na posiedzenia Sejmu, szczególnie w ostatnich okresie, nie są zgodne z konstytucją, bo tak naprawdę powinno być tak, że jeżeli przychodzimy do budynku Sejmu i trwa posiedzenie plenarne, to powołując się na sam artykuł 61 Konstytucji, ustęp 2, powinno być tak, że ewentualnie zostaną sprawdzone kwestie bezpieczeństwa, natomiast nie powinno być czegoś takiego, że czy jest zakaz wejścia, czy zabierane nam są urządzenia rejestrujące. Więc jakby to jest kwestia. I teraz ważne, żeby odniosę się do pytań za chwilę. Skończę najpierw jakby cały ten konstrukcję artykułu 61 Konstytucji. Kolejna rzecz. To w samej konstytucji wynika, czyli najpierw mamy dwa ustępy, które stanowią, do czego mamy dostęp, że możemy pytać o wszystko, co dotyczy działalności. Dwa, to jest ta kwestia ustępu trzeciego, czyli tak naprawdę, że mogą istnieć ustawy, z których wynika, że czegoś nie można dostać. Ale to nie jest tak, że coś tam, nie wiem, tak jak często można przeczytać niektóre orzeczenia, w których jest napisane, że coś stanowi jakiś dokument wewnętrzny i on nigdy nie podlega do jawności. To jest zupełnie ta konstrukcja konstytucji naszej jawności, zupełnie inna. Może być jakiś dokument, który z jakichś przyczyn wymienionych w ustawach nie będzie dostępny, ale to są kwestie w ogóle ograniczania praw i wolności. Wolności to jakby, czy one zawsze, czy mogą być włączone na zawsze, no ale to jakby zupełnie inne myślenie. Czyli tak naprawdę na tym gruncie konstytucyjnym, i teraz jakby przejdę do kolejnego slajdu i dokończę to zdanie, na gruncie konstytucyjnym nie można dojść do wniosku, że coś, jakaś informacja znajdująca się w administracji nie jest tak zwaną informacją publiczną, czyli w ogóle nie jest tą informacją o działalności. No, to jest logicznie niemożliwe, dlatego że proszę teraz zobaczyć na ten slajd, że tryby udostępniania informacji, to jest ustęp 4 artykułu 61 Konstytucji, czyli ustęp, jakby konstytucja stanowi, i teraz jeszcze tylko trochę przełączę, żeby od razu, bo to jest na takim podsumowaniu, konstytucja stanowi, o co możemy pytać, czyli o każdą przejaw działalności i kiedy są ograniczenia. I sama konstytucja stanowi, że procedury mają być w ustawie. Konstytucja nam, to jest w ogóle kluczowe, żeby zapamiętać, my z konstytucji wynika to, że możemy pytać o wszystko, że ograniczenia mają być w ustawach i włącznie z tym, że w konstytucji mamy napisane wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów, a procedury są w ustawach, czyli terminy ewentualnie jakieś, czy w ogóle mogą wystąpić opłaty. Więc taki mamy, jakby mamy konstytucyjną gwarancję jawności w Polsce. Natomiast ustawy mają, jeszcze raz to powtórzę, będę powtarzał to wielokrotnie, polska ustawa o dostępie do informacji powinna być wyłącznie ustawą, której poszukujemy, jak realizowane jest to uprawnienie, a nie to, nie powinniśmy otwierać ustawy o dostępie do informacji publicznej i poszukiwać, o co ludzie mogą pytać, o co możemy pytać, bo tego nie powinno, nie powinno być w ustawie. I teraz przerwę, dlatego że jest pytanie od Dominiki, czy ja się zacinam wszystkim? Okej. Dobra, dzięki za pomoc. Czyli podsumowując, ten pierwszy wątek, zaczynając od tyłu. Mamy tak, że konstytucja stanowi ustawy, procedury, o co możemy pytać, to jest konstytucja,
pytać możemy o każdy przejaw działalności i włącznie z tym, że to uprawnienie, jest to konstytucyjne uprawnienie do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, czyli gmina, sesja Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmik Wojewódzki, Sejm i Senat. O tym trzeba byłoby pamiętać. I jeszcze powrócę trochę do tego jakby podziału właśnie. To jest ten podział, który się o komisji za chwilkę. Z tego jakby, że w tym kontekście konstytucyjnym to my prawo, mamy prawo do informacji o działalności. Natomiast wpadliśmy w pułapkę ustawy o dostępie do informacji publicznej, tego pojęcia, co jest informacją publiczną, poszukiwania, czy jak ktoś o coś pyta, to tam się próbuje się dowodzić takie rzeczy, że no nie wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej, że to jest tak zwana informacja publiczna. Zupełnie należałoby to odwrócić. My jako sieć obywatelska Watchdog Polska już chyba za 3 lata temu zwróciliśmy uwagę na to, że ten artykuł 1 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji, który jakby nastąpiła w nim próba definicji informacji publicznej, wskazaliśmy, że on tak naprawdę można byłoby postawić zarzut niekonstytucyjności. Tak? Już nawet nie wchodząc w to, jakby tylko jakby wrócimy znowu do konstytucji, do ustępu 4. Skoro wskazane jest w konstytucji, że tryby, czyli procedury mają być w ustawach, to nie może być w ustawie tego, o co my możemy jako ludzie pytać, tak naprawdę, o co nie możemy pytać w takim kontekście, czy to jest tak zwana informacja publiczna. Oczywiście w ustawie, co powiedziałem, może być wskazane, że z jakichś przesłanek dana informacja czy dany dokument nie podlega udostępnieniu, natomiast nie można powiedzieć, że coś nie stanowi informacji publicznej, w związku z tym nigdy się nikt o tym nie dowie. To jest jakby bardzo ważne. No, to jest też ten kontekst, o którym musimy pamiętać, jeżeli chodzi o w ogóle o takie myślenie o jawności, to tak naprawdę to jest kwestia naszego artykułu 61 i artykułu 54 Konstytucji. I tu już przechodząc dalej, to, co jest niezauważalne trochę w polskim orzecznictwie dotyczącym jawności, czy w ogóle jakimś takim kontekście jawności, to jest kwestia tego, że to nasz, ja już tego nie będę, to ostatni raz o tym mówię, o dostępie do informacji publicznej, nasze prawo do informacji, jakby w tym rozumieniu dostępu do informacji, to Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazuje, że to jest dostęp do informacji publicznej jest prawem człowieka i w takim kontekście należałoby do tego podchodzić, a przepraszam, bo tu jest taki, jest Jasiu ze mną, mój syn, i ja bym chciał, coś on chciał ode mnie, ja mu tylko coś przekażę i idziemy dalej. To jest kwestia tak, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazuje, że solą demokracji, to są te orzeczenia, które tutaj są teraz na slajdzie wyświetlone, solą demokracji jest dostęp do informacji i dostęp do informacji publicznej, czyli w rozumieniu prawo do informacji, już tego będę używał, to jest prawo człowieka, tak samo jak inne prawa i to jest bardzo mocna podbudowa taka, która ucieka, to co powiedziałem, ucieka w Polsce, że nie dyskutujemy o tym. Europejski Trybunał Praw Człowieka stworzył pewien standard myślenia, stworzył standard myślenia o tym, czym jest prawo do informacji publicznej, jak należy je postrzegać w takim kontekście demokracji, po co jest nam ta jawność, jeżeli chodzi o demokrację, to jest bardzo, bardzo ważne, więc o tym trzeba pamiętać. I to jest kwestia takiego zupełnie innego postrzegania tak naprawdę dostępu do informacji publicznej i odejścia tak naprawdę od dostępu do informacji publicznej i pokazania, że w tym artykule 10 nazywanej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, to jest kwestia myślenia o tym, że prawo do informacji jest częścią wolności wypowiedzi i o tym jakby trzeba pamiętać i bardzo polecam, te wyroki są u nas na stronie internetowej, polecam, żeby je przejrzeć, zobaczyć, jak jest postrzegane prawo do informacji w takim rozumieniu wolności wypowiedzi. Przepraszam, bo tutaj powstało pytanie, czy można dokonać zakupu. Bardzo przepraszam, takie niedogodności. I to jest jakby kontekst. To jest rzecz,
powtórzę to trzeci raz, ucieka. My to próbujemy pokazać, ten kontekst orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i też jakiegoś takiego innego myślenia. Tutaj akurat ten drugi wyrok Młodzieżowej Inicjatywy na Rzecz Praw Człowieka przeciwko Serbii. Tam jest, częścią tego wyroku jest wspólna opinia dwóch sędziów, którzy bardzo wyraźnie podkreślają o tym, jak należy postrzegać prawo do informacji i że ono jest tym kontekstem, w kontekście wolności wypowiedzi, a tak naprawdę to, co zaraz Państwu pokażę, jest zupełnie kapitalne, bo to o tym tak naprawdę mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka. I proszę zobaczyć ten pierwszy wyrok teraz na slajdzie, to jest 2009 rok, kiedy wyraźnie Trybunał mówi, częścią wolności wypowiedzi jest właśnie tak zwane prawo do informacji, prawo do wiedzy, co robią władze. Ja bym chciał pokazać, przeskakując tak naprawdę dwa slajdy, 96 rok w Polsce, Naczelny Sąd Administracyjny, Oddział Zamiejscowy Łodzi, wydaje, jakby to jest kamień milowy myślenia o polskiej jawności. 96 rok, nie ma konstytucji, nie ma, myślę, że jeszcze nikt nie mówi o ustawie technicznej, czyli ustawie o dostępie do informacji publicznej, się takim, jakby powiedziałbym, dużym wątku. I Oddział Zamiejscowy Naczelnego Sądu Administracyjnego w Łodzi w 96 roku wydaje wyrok dotyczący dostępu do dokumentu z zarządu miasta. I kluczowe jest to ostatnie tak naprawdę zdanie tutaj na tym slajdzie. Aby móc racjonalnie podejmować decyzje, mieszkańcy gminy powinni znać działalność organów gminy w różnych jej aspektach. Jakby wskazanie, i proszę też zobaczyć, co jest w ogóle wyżej w tym slajdzie, że to, że ktoś może żądać dokumentów na poziomie gminy, to wynika wprost jakby dla sądu, że to jest część artykułu 10 konwencji, że, i, która już wtedy była częścią polskiego porządku prawnego. I to jest jakby w tym sensie, w takim kontekście jest to bardzo, bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. 96 rok, Europejski Trybunał Praw Człowieka tak naprawdę formuje taką tezę, jak my mamy tutaj teraz jako ostatnie na tym slajdzie, formuje dopiero 13 lat później. Polski dostęp tak zwany do informacji, czy polskie nasze uprawnienia do jawności, my mamy bardzo, nawet nie bardzo, nie chciałbym tu użyć bardzo, ale takiego słowa, ale to jest coś kapitalnego tak naprawdę, jak to się kształtowało, jak do tego, jakby skąd ono się wzięło, jak w ogóle sposób myślenia. I pierwsze lata, jeżeli chodzi o polską jawność, są po prostu fundamentalne. To jest kwestia i 96 roku. Ale co jeszcze ważne jest to, że prawo do informacji publicznej jest częścią wolności wypowiedzi. To są dwie rzeczy tak naprawdę. To jest to, co możemy zrobić z tak zwaną informacją publiczną, którą dostajemy. Wszystko ją możemy zrobić. Jeżeli dostajemy z urzędu informację, i też polecam ostatnio Szymon Dubiel, nasz prawnik, napisał artykuł taki, który jest u nas na stronie na sieci obywatelskiej, właśnie rozwijający ten wątek, o którym ja teraz powiem. Jeżeli dostajemy informację, to możemy ją dowolnie rozpowszechniać, kolportować, rozdawać, dzielić się ze znajomymi, jeżeli dostajemy jakąś informację z tak zwanej administracji, bym powiedział. I tutaj jest taki, sprawa z Radomia, jeden radny opublikował informację, którą otrzymał od spółki komunalnej, no i tam doszło do postępowania karnego, że to było źle, niedobrze, że on to opublikował, a jeszcze skomentował. Dziękuję za tam podpowiedź, że wszystko działa, i dziękuję za pamięć. I tu sąd wskazał tak naprawdę, że prawo, i znowu mamy artykuł 10, się przewija w polskim orzecznictwie, artykuł 10 konwencji, że wolności wyrażania swojej opinii, że to obejmuje również posiadanie, przekazywanie informacji bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Zatem jeżeli my coś już dostajemy z tej administracji, to możemy to dowolnie rozpowszechniać czy kolportować. I tak naprawdę z tego punktu widzenia też trzeba powiedzieć. I jeszcze jeden taki wyrok powiem z poziomu części z państwa, jak się państwo zajmują w ogóle takim przyglądaniem władz lokalnym czy centralnym, to jest znowu sprawa karna, która się toczyła odnośnie lokalnych, bym powiedział, blogerów. I to jest jakby kwestia odwołania się, oni zostali uniewinnieni i sąd jakby bardzo odniósł się do tego, czym, to jest w ogóle też taka jakby istota, bo prawo do informacji jakby jest wykorzystywane właśnie przez strażników, czyli watchdogi, od psy stróżującej, tutaj jakby sąd wyraźnie wskazuje, że jakby
ważne jest to, żeby można było używać wolności wypowiedzi, a tak naprawdę jest to szczególnie ważne komentowanie zdarzeń, czy w ogóle takich wydarzeń społecznych przez właśnie organizacje zajmujące, czy osoby zajmujące się pilnowaniem władzy, bo tak naprawdę jakby to jest też ważne, co trzeba pamiętać, pamiętać w ogóle w takim kontekście, to jest właśnie to, że jakby strażnictwo czy watchdogowanie jest w interesie publicznym i to ma doprowadzać do pozytywnych zmian, jeżeli chodzi o kwestie dostępu do informacji publicznej czy do wykorzystywania, ale to jakby trzeba cały czas umiejscować ważnej rzeczy, czyli w kontekście wolności wypowiedzi i artykułu 10 konwencji. Zatem to jest jakby takie ugruntowanie na poziomie wartości trochę, ale tak naprawdę nie na wartości, ale odejścia też, co ja bym chciał, żeby padło, odejścia od tego myślenia tak zwanej informacji publicznej. To wymyślanie, czym jest informacja publiczna, trochę zabija i to odniosę się trochę do tego, co tutaj pan Michał napisał, no dostęp do informacji kuleje, znaczy trochę, on kuleje, ale kuleje dlatego, że to jest jakiegoś, znaczy doszliśmy do jakiejś historii, która nie powinna nigdy mieć miejsca na gruncie polskiej konstytucji, że my się zastanawiamy, o co ludzie mogą pytać. Znaczy to nie jest kwestia, o co ludzie mogą pytać, bo mogą pytać o każdy przejaw działalności. To jeszcze jakby to też... Będę o tym mówił, jeszcze na pytania będę odpowiadał, ale to jest trochę wyprzedzająco, co tutaj padają teraz pytania. Do komisji się też odniosę, o tym będę pamiętał. Zakres prawa do informacji. Ten slajd jest o tyle istotny, bo to wielokrotnie padają takie pytania, czy to tylko dotyczy tych dokumentów, które wytwarza administracja. I proszę zobaczyć ostatnie zdanie z tego wyroku. To jest kwestia, że ten charakter tak zwanej informacji publicznej, czyli jakby o co możemy pytać, dotyczy również wiadomości niewytworzonej przez podmioty publiczne. Zatem jakby to jest kwestia tego, czy można pytać, nawet tutaj padło trochę o fakturę, ale w innym kontekście, faktury nie wytwarza urząd, użyję jakby formy urząd, tylko fakturę wytwarza, ktoś z zewnątrz przysyła do urzędu, żeby na podstawie tej faktury zapłacić, czy to jest jakby potwierdzenie dokonanej transakcji. Zatem to dotyczy wszystkich informacji związanych z prawem do informacji. I dalej. Taka rzecz, która się pojawia w ogóle w takim myśleniu, to chciałbym też zasygnalizować, bo to wynika też wprost z konstytucji, kto jest tak zwanym podmiotem zobowiązanym, bo to będzie jasne, że to będą urzędy tak zwane, to przypomnę spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, my teraz prowadzimy trochę postępowań związanych ze spółkami Skarbu Państwa i w takim myśleniu, co z nimi. Ale co jest ważne, żeby nie uciekło, dziękuję Alicja, że tam koordynujesz ruch i odpowiadasz. Lokalne grupy działania są też podmiotami zobowiązanymi i właśnie to jest odpowiedź na to, dlatego że każdy podmiot, który ma środki publiczne i wykonuje zadanie publiczne, tam wchodzi też jawność. W takim samym zakresie, jakbym powiedział, jak do administracji. Jeżeli mamy organizację pozarządową, która dostaje granty publiczne, wykonuje zadania publiczne, to jest podmiotem tak zwanym zobowiązanym, do którego można pytać, jak wydatkuje te pieniądze, jak wygląda proces decyzyjny na przykład. To będzie takim przykładem, jak to pani Sylwia zadała, lokalne grupy działania. Tu takie przykłady z sygnaturami, bo to zostanie, nagranie zostanie, to są takie przykłady właśnie organizacji pozarządowych, które akurat tu trzy fundacje zostały wskazane, ale to tak samo dotyczy stowarzyszeń, to jest Fundacja Jasia i Małgosi, Fundacja Radia Z i Polska Fundacja Narodowa, to jakby taki przekrój, że te podmioty podlegają takim samym zasadom jawności jak administracja, to też jest jakby kontekst konstytucyjny i trochę już też kontekst ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli wracając do artykułu 4 ustęp 1, punkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kluby sportowe również, my prowadziliśmy takie postępowania związane z klubami sportowymi, czy te związkami sportowymi tak naprawdę. Znaczy, jakby znowu wracam, jeszcze raz to powtórzę, jakby już też jakby idąc dalej, każdy podmiot, który dostaje publiczne pieniądze i wykonuje zadania publiczne, na przykład to będzie związek sportowy, to są nasze sprawy związane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, to jest kwestia taka, że one podlegają zasadom jawności. To przykład, te rzeczy, jak Państwo, ile lat wstecz nie ma, od razu na to odpowiem, później zrobię sesję pytań jeszcze, ale to jest,
Elastyczny nie ma znaczenia. To jest kwestia artykułu 4 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest kwestia posiadania informacji. Jeżeli fizycznie jest w posiadaniu tej instytucji, którą, czyli podmiotu, który pan chciałby zapytać, pan Mirek tutaj zadał pytanie, to nie ma znaczenia, kiedy ona została wytworzona. To jest fizyczne jej posiadanie. Jak nawet powstała 40 lat temu, a jest w tej instytucji, do której pan by chciał zapytać, to może pan bezpośrednio pytać. I to jest jakby, nie można uciec od tego, co się dzieje w polskim orzecznictwie dotyczącym jawności. To ja pokażę dwa wyroki takie jakby wskazujące, że gdzieś jest kłopot ze zrozumieniem, po co jest jawność. To są dwa wyroki, chyba zacznę od tego, to jest wyrok, który dotyczył procesu legislacyjnego i pytań, które związane były, jak było tworzone prawo. I tutaj Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że my nie możemy pytać o maile, ale jakby maile są związane z działalnością, na gruncie konstytucyjnym tak, ale sąd jakby doszedł do takiej dosyć dziwnej konkluzji, która jest zawarta w tym pierwszym tutaj, jak bym powiedział, akapicie czy wersie. Procesowi podejmowania decyzji nie jest społeczna kontrola, nie jest konieczna społeczna kontrola na każdym jego etapie. Zasadne jest więc twierdzenie, że jak my jako obywatele byśmy chcieli, czy obywatelki, kontrolować to, jak to wszystko się dzieje tak naprawdę, a nie działo wstecz, może zakłócić proces tego powstawania jakiegoś finalnego aktu dotyczył aktu prawnego. Pytanie i tak były zadane po, a nie w trakcie, ale sąd administracyjny jakby tak stwierdził, że dobrze jest, żeby ta władza podejmując decyzję miała taki spokój. Tutaj nawet proszę zobaczyć, użyte są takie w drugim akapicie, w atmosferze rozwagi i spokoju. Właśnie to jest jakby taka niepokojąca tendencja, która też się teraz pojawia. Ona się nie tylko pojawia na etapie centralnym, znaczy centralnie, ale też lokalnie. I to jest jeszcze kwestia drugiego wyroku, który jest w podobnym nurcie, w nurcie to jest, że poddanie tego procesu legislacyjnego ścisłej kontroli społecznej byłoby niecelowe, utrudniłoby wewnętrzny proces kształtowania się stanowisk, uzgadniania, ścierania opinii, więc tu jest jakby ten problem myślenia o tym, że takie wyroki się też pojawiają. One nie mają do końca jakby zaczepienia w konstytucji, w tym co ja mówiłem, to jest raczej taka chęć dania tej administracji. Przekażę później, panie Michale, dziękuję. Takiego myślenia o tym, że po co jest jawność. Tak naprawdę odwracając trochę to, co widzą teraz państwo na slajdzie, to jakby z punktu widzenia jakby państwa i też zobaczenia, co pisze Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich wyrokach, to tak naprawdę pisze jakby kontekst, po co jest ta jawność w demokratycznym państwie prawa, jest zupełnie odwrotny niż tu mamy na tym slajdzie. Znaczy jawność jest po to, żeby poddać proces decyzyjny ścisłej kontroli społecznej i on jest celowy i administracja naprawdę ma mieć takie przekonanie w ogóle, gdzie są środki publiczne, że w każdym momencie ktoś może o to zapytać. Bo to jest trochę takie, trzeba pamiętać, że władze publiczne działają w naszym imieniu, za nasze pieniądze w naszym imieniu. To jest jakby nawet z troski może wynikać, jak to wygląda. Ale takie wyroki są i to jest jakby w tym kontekście właśnie trochę oparcia o tym, czym jest tak zwana informacja publiczna. Nie w oparciu w Konstytucji czy w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale w samej ustawie o dostępie. I idąc dalej, chciałbym jeszcze pokazać taką rzecz. Tak, właśnie pan Piotr dobrze to tutaj zrozumiał. Można to przeczytać. Dobra, to przypnę pana Ryszarda pytanie, przypnij wiadomość na górze, mam nadzieję, że się dopięła. I teraz proszę zobaczyć na ten slajd jakby też takiego początkowego myślenia o polskiej jawności i jakiegoś takiego właśnie początku, że proszę zobaczyć, wyrok znowu Naczelnego Sądu Administracyjnego, ogólną zasadą wynikającą z artykułu 61 jest dostęp do informacji, wszystkie wyjątki powinny być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości przemawiać na rzecz dostępu, to jest w ogóle kluczowe, czyli nie tak jak trochę jak my się teraz zderzamy w Polsce z administracją, w ogóle z myśleniem o jawności, że jak już mamy wątpliwość, to należy wyłączyć jawność, to jest tak jakby słynna kwestia RODO teraz, która w ogóle nie ma zastosowania do dostępu do informacji, ale jak już tylko jest jakaś wątpliwość, to lepiej nie dać, niż za dużo dać. No proszę zobaczyć, jaki w ogóle był początek tego myślenia. Jawność jest w ogóle fundamentem demokracji i bez tego zupełnie nie jesteśmy w stanie
Znaczy, demokracja nie istnieje, w związku z tym naprawdę te wyjątki powinny być na rzecz dostępu. I drugi wyrok, trochę podobny, tu już od końca zacznę, natomiast wszelkie ustawowe ograniczenia wolności prasy, w tym dostępu do informacji, czy prawa do informacji, nie mogą być interpretowane rozszerzająco, czyli ograniczenia, bowiem narusza także to prawo obywateli do rzetelnej, bo się skupiłem na czacie, przepraszam, rzetelnej informacji i zasadę jawności. Jest pytanie od Włodzimierz, od ciebie, bo się znamy. Szymon, pytanie trochę obok, ale myślę, że istotne. Czy odpowiedź na informację publiczną powinna być opatrzona numeracją wynikającą z instrukcji kancelaryjnej? Nie. Powinna być każda informacja udostępniana na wniosek. Proszę sobie spojrzeć do artykułu 12, bo tego nie ma na slajdzie, ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli dostajemy dokument z urzędu, czy jakąś odpowiedź na nasz wniosek na piśmie, to ona musi być oznaczona prawie że niemalże identycznie jak w biuletynie informacji publicznej. Tam z tego co pamiętam jest, kto wytworzył, kiedy to zostało wytworzone, czyli z takim opisem tego dokumentu, które się dzieją. I to o tym trzeba pamiętać. Czyli tu mamy ten kontekst teraz na slajdzie, że wyjątki na rzecz jawności. Kolejna rzecz to, co się zadziało w Polsce, o co rozlało się na całej Polsce dzięki kilku osobom, które się tego podjęły. To jest, przypominam, wyrok Sądu Najwyższego dotyczący umów cywilnoprawnych i stron tych umów tak naprawdę, czyli kto podpisał umowę cywilnoprawną. To jest wyrok, który Sądu Najwyższego, który otworzył to trochę myślenie o publicznych rejestrach umów, o jawności zawieraniu umów. Już jest tak, że jakby w zasadzie nie dziwi nikogo to, że wiemy, z kim są podpisywane umowy o dzieło czy umowy zlecenia, jeżeli chodzi o administrację. Borykamy się jeszcze trochę z innym wątkiem, bo jeżeli ktoś wykonuje usługę, to już raczej, nawet jakby administracja się uparła, że nie chce takiej umowy pokazać, to jest duża szansa, że wygramy. Natomiast jest, że to pozostała taka historia teraz dotycząca, to pokazujemy na przykładzie umów o sprzedaż, na sprzedaż drewna oraz na sprzedaż nieruchomości, bym tak powiedział, że się akurat ziemi chodziło przez którąś z agencji rolniczych, już nie pamiętam którą, to sądy administracyjne mówią tak, jak ktoś wykonuje usługi na rzecz podmiotu publicznego, czyli albo za publiczne pieniądze, to musimy wiedzieć, kto je wykonuje, natomiast nie do końca sądy stają po stronie transparentności, jeżeli chodzi o to, że ktoś nabywa od administracji na przykład drewno albo ziemię i wtedy sądy wskazują, że no tu już nie możemy mówić o takiej pełnej transparentności, że wiemy, kto kupuje ziemię albo drewno, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to jest bardzo ważne, nie przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorca kupuje, to musimy to wiedzieć bezwzględnie. To akurat się udało już kilka takich spraw przeprowadzić przed sądami. Natomiast pani Sylwia zadaje pytanie, to od razu nosi, to jakby prośba, żeby właśnie odejść od tego myślenia, czy jest informacją publiczną, nagranie z monitoringu miejskiego. To jest pytanie, czy nagranie z monitoringu jest związane z działalnością władz publicznych czy organów władzy publicznej. Jak najbardziej. W związku z tym jest tak zwaną, bo już teraz znowu wracam do tego, jest tak zwaną informacją publiczną, natomiast no może być tak, że z niektórych przyczyn, na przykład ze względu na ochronę prywatności, nie wszystko zostanie pokazane z takiego monitoringu. Jawność wynagrodzeń, ja tak różne rzeczy będę pokazywał, ale jeżeli chodzi o jawność wynagrodzeń, to jest w administracji teraz będę mówił, to jeżeli chodzi o takie kwestie związane z ochroną prywatności, to jest trochę taka kluczowa rzecz, że u nas jest bardzo mocno zakodowana taka jakieś myślenie, że mamy pełną tajność wynagrodzeń. To nie jest do końca tak. I przeskoczę trochę do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie rozważał ochronę prywatności w kontekście zasad panujących w Polsce dotyczących jawności, takie właśnie zdarzenie, kiedy ta prywatność jest ważniejsza od jawności, co powinniśmy ukrywać. I dlaczego też ten wyrok wskazuje Trybunału Konstytucyjnego? To jest kwestia tego, że Trybunał bardzo wyraźnie w tym wyroku, bo nie dokończyłem myśli, w wielu przypadkach ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wskazywany jako, że Trybunał również uznał, że prywatność ma pierwszeństwo przed jawnością, bo to jest w tym wyroku o takiej sygnaturze K17/05. Przeczytanie tego wyroku, uzasadnienia wyroku Trybunału w całości wcale nie daje odpowiedzi, że prywatność ma pierwszeństwo przed jawnością zawsze. W ogóle Trybunał w ogóle nawet tego nie powiedział. Trybunał rozważał różne elementy i trochę
Ja tutaj oczywiście to też jest, wiadomo, że ja to wycinam to jakby pod swoje tezy, wycinam cytaty z uzasadnienia, ale chciałbym wskazać tak, o co Trybunał powiedział jakby odnośnie właśnie takiego, czy zawsze prywatność ma pierwszeństwo albo jawność. I tu Trybunał wskazał tak, że związek jakby tym chodzi o prywatność i może być niekiedy niedostrzegalny dla przeciętnego odbiorcy, jednak z uwagi na pewne okoliczności dotyczące sfery prywatnej oraz te, które odnoszą się do realizowanej działalności osoby publicznej, ujawnienie takich pozornie niezwiązanych z tą działalnością informacji, czyli to, co wiele przypadków się może wydawać, że to jest prywatne i to nigdy nie powinno podlegać udostępnieniu, to Trybunał nie daje takiej odpowiedzi. Trybunał wskazuje trochę przeciwnie, że te takie niuanse, które są w wielu przypadkach przy takim właśnie wielu w naszym tak naprawdę państwa działaniu, że to, co w normalnym życiu uznalibyśmy za prywatność kompletną, to może się zdarzyć, że i tak w jakimś przypadku jest ważne to, żeby to ujawnić. I jakby tutaj jakby takie, jakby to jest chyba trochę takie ważne, może to upraszczając, bo też nie wchodząc dokładnie jakby w to, co się powiem. Z jednej strony mamy, tak będzie dostępne nagranie z webinarium. Mamy dwa uprawnienia konstytucyjne. Prawo do prywatności, teraz nie wiem, którą ręką macham, prawo do prywatności i do jawności. I one normalnie są na tym samym poziomie konstytucyjnym. I może być tak, że mimo, że mamy prawo do prywatności, ale znaleźliśmy się w takiej sytuacji w administracji, że to nasze prawo do prywatności, nasza jawność jest ważniejsza, nawet wchodząca w prywatność poszczególnych osób, niż to, żeby chronić tę prywatność. To o tym trzeba też pamiętać w tym jakby myśleniu o jawności i bardzo polecam, jeżeli Państwo mieliby taką sytuację, w której nie dostają Państwo informacji, jedną z i ważnym argumentem jest to, ważne jest to tylko, żeby ewentualnie, jeżeli to jest wskazane na ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to naprawdę nie dać sobie wmówić, że Trybunał powiedział, że tak trzeba, że to ma być tajne. I wracając trochę do wynagrodzeń, no to mamy taki w tej chwili podział na osoby pełniące funkcję publiczną, a nie pełniących funkcji publicznej. Czyli sądy mówią, że na przykład wynagrodzenie czy nagrody jest w pełni transparentne, imię, nazwisko i nagroda i na przykład podanie przyczyny nagrody, jeżeli to są osoby pełniące funkcje publiczne, czy osoby, które mają związek z podejmowaniem decyzji, wydatkowaniem środków publicznych. I ta jawność wynagrodzeń, no w zasadzie, jeżeli weźmiemy urzędy, to jest większość jest jakby na poziomie gminy, bym powiedział, to jeżeli przeanalizujemy strukturę zatrudnienia, czy zakres obowiązków przede wszystkim, no to jest ta kwestia dostępu do informacji, że takimi osobami, które mają związek z wydawaniem decyzji czy dzieleniem środków jest sporo. I chciałbym pogratulować Państwu udziału w webinarium, bo w tej chwili osiągnęliśmy 97 osób, było 98 przed chwilą na 100, zatem zaraz może się to wykończyć. Dobrze, to takie jakby... A i co jest ważne, bo teraz przejdziemy trochę, chyba mi się już wydaje, że kolejny slajd będzie dotyczył tak zwanego RODO. Prośba, żeby zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Że polska ustawa o dostępie do informacji publicznej posługuje się jako przesłanką wyłączającą, dam znać, kiedy będzie 100 osób, posługującą się przesłanką wyłączającą jawność, to jest kwestia ochrony prywatności, czyli jawność może być podlega ograniczeniu ze względu na prywatność, a nie ochronę danych osobowych. To nie będę też tego teraz rozwijał, ale to jest jakby kwestia trochę zupełnie trochę innego podejścia do tego. I teraz RODO. Jakaś rzecz, która się dzieje, my to też zauważamy i debatujemy o tym, jak bardzo RODO, to myślenie o RODO, nawet nie, bo to jest właśnie ważne, żeby o tym teraz powiedzieć, to nie jest kwestia RODO, tylko jakby strachu, czym jest RODO. Przepisy RODO nie ingerują w polski dostęp do informacji publicznej. Nie można podać wprost przesłanki, wskazać RODO nie pozwala czegoś ujawnić, bo RODO, albo odpowiedź bo RODO. Aby zbić, no się to właśnie teraz będę o tym mówił. Nie można powołać RODO jako przesłanki wyłączającej jawność, dlatego że samo RODO
wskazuje, i teraz, że się nie stosuje do dostępu do informacji. To jest z preambuły do RODO, że prawo do ochrony danych osobowych nie pozostaje prawem bezwzględnym, czyli RODO nie jest prawem w ogóle bezwzględnym. To teraz są cytaty Państwo mają z samego RODO. Należy postrzegać je w kontekście jego funkcji społecznej, a także ważyć względem innych praw podstawowych, w tym wolności wypowiedzi informacji. W samym RODO jest wskazane, że nie jest bezwzględne, należy patrzeć w kontekście również dostępu do informacji na RODO i słynny artykuł 86 RODO, zgodnie z artykułem 86 RODO nie stosuje się do dostępu do informacji publicznej. I mają Państwo wyrok Sądu Administracyjnego z Polski. Na uwzględnienie zasługuje też argumentacja organu, jakby udzielenie wnioskowanych informacji mogło narazić nadleśnictwo na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu z uwagi na ochronę danych osobowych. W związku z RODO, z rozporządzeniem RODO, sąd wskazuje, RODO się po prostu nie stosuje, artykuł 86 RODO. I to jest cała historia z kontekstu RODO i dostępu do informacji publicznej. Jakby można się powołać na prywatność, ale nie można powiedzieć, że RODO zakazuje udostępniać. Jakby to też jakby to ważne jest to, mamy już wyrok w USA w Białymstoku, i jakby, no, bo tutaj nawet nie ma co więcej o tym opowiadać. Znaczy, to jest kwestia tych wszystkich historii teraz z RODO. To znaczy, kłopot jest taki, że jak Polska długa i szeroka została przeszkolona z RODO, ktoś komuś coś nam opowiadał o RODO, wszyscy wiedzą, że jest RODO, a troszkę nie jakby, znowu nie ma tego balansu, który, nie widać, a czego nie widać? Którego roku nie widać? 18 roku? Troszkę się pogubiłem. Nie widać wyroku. 4 października 2018 roku. Widać. Może nie widać, to ja napiszę. Ale to znaczy, też jest bardzo ważne. Jak to, co ja tu opowiadam, jeżeli Państwo by chcieli, potrzebowali głębszych informacji, dostępu, żeby wysłać komuś link, to jak najbardziej... dzięki. Już rozumiem. Już wszystko rozumiem. Dziękuję. To ja przesunę, nie wiem, chciałbym... No. Dobra. Dobra. Już dziękuję. Ja nie wiem, nie mogę, żeby... Dobra, już też. Dobra. Na fotelu. Pani Doroto, jak tak można? Dla osób, które nie są, bo nie wiem, a na Facebooku też widać to? Bo akurat tego nie testowaliśmy. Znaczy pierwszy raz idzie live na, nie wiem, czy tylko... Ja zaraz się przesunę. No jak opowiem, bo nie wiem, czy na Facebooku to widać. Od razu odpowiem na pytanie, to sobie troszkę na Facebooku widać lepiej. Odpowiem na to pytanie pani Grażyny. Tak, oferty składane z organizacji pozarządowej podlegają jawności. Dobra, wezmę oddech, sobie się napiję czegoś i idziemy dalej. Dobra. To było. A to tylko powiem, że to przypominam, że następuje taka rzecz, że tak zwana anonimizacja, że może być anonimizacja dokumentów i to właśnie to jest to zakreślanie dokumentów, czy zbiałkowanie, czy czarne elementy. Coś, co my się przez kilka lat wspieraliśmy w polskich sądach, to czy jeżeli dostajemy taki dokument, to powinno natychmiast, powinniśmy dostać decyzję odmowną, żeby móc się podwoływać, czy złożyć skargę do sądu. No nie udało nam się do końca sądów do tego przekonać. Uważam, że bezpieczniej by było, że jeżeli z jakiegoś dokumentu wypadają dane, to jednocześnie z tym dokumentem dostajemy decyzję odmowną, która wskazuje, dlaczego nastąpiło zaczernienie czy zabiałkowanie i co się z tym dzieje. Ale sądy twierdzą, że nie jest potrzebna anonimizacja, jeżeli dostalibyśmy taki dokument, to powinniśmy złożyć drugi wniosek, to jest wniosek, to drugi wniosek o te elementy czarne, bym tak powiedział, co jest ukryte pod czarnymi, wtedy dostajemy decyzję odmowną. Tajemnica, drugą przesłanką z artykułu 5, którą się najczęściej możemy spotkać, to jest wyłączenie jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. To jest dosyć powoływany jest często ten wyrok 511/13, który dotyczy umowy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Telewizją Polską. My tę sprawę przegraliśmy i ona jest często cytowana w odmowach, że
że cytowana w odmowach, że właśnie pierwszeństwo, że tajemnica przedsiębiorcy to jest tak ważna, że należy chronić, nawet jeżeli to dwie instytucje publiczne. Podpisuję, tylko podam tutaj jakby taką historię, akurat to była, tak jak powiedziałem, telewizja publiczna podpisała z Agencją Rolnictwa umowę i kilka dni po tym wyroku, który przegraliśmy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, kancelaria szefa, prezesa Rady Ministrów publikuje raport podkontrolny dotyczący tych umów, gdzie wskazuje, że doszło do, że można byłoby postawić zarzut, czy naraziło na zarzut nadużywania zajmowanych stanowisk publicznych w celach autopromocji. Natomiast to jest kwestia ważna, taka, że znowu tajemnica przedsiębiorcy nie ma pierwszeństwa przed jawnością i organ, do którego wpływa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, raczej powinien tak zważyć, co ma pierwszeństwo w tym wypadku, że może w interesie publicznym jest udostępnienie tego. I to jest ciekawy wyrok, że tutaj sąd jakby wskazuje, że można jakby się zdziwić, dziwi się tak naprawdę, dlaczego urzędnicy tak dużo czasu poświęcają na to, żeby odkryć, co jest tą tajemnicą przedsiębiorcy i czego nie moglibyśmy dać. To jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Czyli jakby podsumowując, co jeszcze jest ważne, to zaraz o tym powiem w tej jawności. Ważne jest to, zawsze możemy pytać, o wszystko możemy pytać, jak czegoś nie możemy dostać, to musi być podstawa ustawowa, że tam, czy to będzie ochrona prywatności, czy tajemnica przedsiębiorcy, w jakimś takim myśleniu, jak to jest. Przypominam, że polskie ustawy powinny być ustawami technicznymi wyłącznie, a nie ustawami wskazującymi, że na przykład jakiś dokument jest, możemy go pytać albo nie pytać. Ja, pani Grażyno, w dyskusji o tym, co w danym, jak dany sąd orzekł w danej sprawie, jest mi ciężko na to odpowiedzieć. Ja znam to orzecznictwo, że sądy odwołują się do artykułu 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i dochodzą na końcu do wniosku, że dana kategoria informacji nie jest tak zwaną informacją publiczną. Takie orzecznictwo jest niedopuszczalne na gruncie artykułu 61 Konstytucji. Nie można, jakby stosując poprawnie artykuł 61 Konstytucji, nie można dojść do wniosku, że jakaś sfera działalności administracji nie jest tą sferą, o którą możemy pytać. Było to, ja już nawet nie mówię o polski dostęp tak zwany do informacji publicznej, ale mówię jakby o państwo. To my się składamy na to państwo i je tworzymy. Z jakiego powodu jest wyłączone jakby uprawnienie do tego, że ja mogę o to pytać. Nie ma takiej kategorii. Oczywiście jesteśmy właśnie, stoimy przed wielkim wyzwaniem, które my sobie zadajemy w sieci obywatelskiej Watchdog Polska, co zrobić z tym, że bardzo duża część administracji okazuje się, że nie możemy o to pytać, bo sądy twierdzą, że coś nie stanowi informacji publicznej, to się później rozlewa. Naprawdę bardzo dużo złego się wydarzyło, jeżeli chodzi o takie właśnie myślenie, co jest tak zwaną informacją publiczną, bo dochodzimy do wniosku, że coraz większa jest tych kategoria informacji, które jakby z jakichś powodów, jak się czyta te uzasadnienia wyroków, to nawet nie wiadomo z jakich powodów, nie można o to pytać. Inaczej powinno być, wracamy do artykułu 61, tak naprawdę Konstytucji, o wszystko możemy pytać, bo to jest nasze państwo tak naprawdę, my się na nie składamy. A to jest w ogóle, i to wrócę jeszcze do tego, jak państwo będą później mieli jakieś takie myślenia o tym, o tym, co padło, to warto zwrócić uwagę na ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Działu Zamiejscowego z 9 sekundę. Muszę tutaj dokonać pewnego wyciszenia osób, które mnie oglądają na żywo, bo też są takie osoby, więc można pozazdrościć trochę. Mam prośbę, żeby je w skupieniu mnie oglądać. Nie wiem, jakby ktoś chciał następny raz przy webinarium, jak będę miał przyjemność poprowadzić na żywo, obejrzeć, to zawsze zapraszam. Naprawdę zapraszam. Posiedzimy tutaj razem. Dobra. To jakby to podsumowując i też odpowiadając trochę na pani Grażyny pytanie, co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że skoro to jest prawo człowieka, to każdy może pytać, każdy może żądać, to żądanie każdej osoby udostępnienia informacji publicznej ma być traktowane w ten sposób, niezależnie od wieku, statusu, czy czegokolwiek, jeżeli nie można powiedzieć, nie skończyłaś odpowiedniego wieku, to nie możesz korzystać z prawa do informacji, jest to prawo człowieka, każdy ma prawo żądać informacji i ten przykład, który my podajemy, że jeżeli ktoś przyjdzie do szkoły i powie, że chciałby poznać wynagrodzenie dyrekcji, czy tam nauczycieli, a będzie miał 14 lat, a
czy taka osoba, która ma 14 lat, chciałaby zobaczyć protokół z Rady Pedagogicznej, wyślę maila, proszę mi przesłać skan protokołu z Rady Pedagogicznej, to wiek nie stanowi tu żadnej przeszkody do tego. Właśnie to bezwzględnie musi być udostępnione. Jest takie postanowienie, to, ono jakby, to jest kwestia, bo ono się trochę przewijało, my się mieliśmy z nim styczność, że tam Trybunał Konstytucyjny wydał takie postanowienie w 2015 roku, ono jest związane z dostępem, ale Trybunał powiedział, że organizacje pozarządowe nie mają prawa wniesienia skargi konstytucyjnej, jedna organizacja, jakby nie trudno byłoby, że organizacja pozarządowa nie może złożyć skargi konstytucyjnej, powołując się na artykuł 61 Konstytucji. Nie będę wnikał, jakby czego sprawa dotyczy, ale ono czasami nam się pojawiło w takim działaniu lokalnym, że jakby Trybunał mówi, nie mogą złożyć skargi konstytucyjnej, a trochę się to rozlało tak na administrację i administracja powiedziała, że tylko to prawo do żądania informacji jest przypisane do osób fizycznych, a nie mogą z tego korzystać organizację pozarządową. To się udało skrócić, ale tak może paść. Znaczy wszyscy mają, niezależnie czy jest to organizacja pozarządowa, czy będzie to spółka, czy jest się po prostu zwykłą osobą, to każdy ma prawo do informacji. Problem prasy, akurat to tylko sygnalizuje, jakby w takim artykuł 3a prawa prasowego wskazuje, że dziennikarze, jeżeli zadają pytania, zadają pytania dotyczące funkcjonowania administracji, pytania o działalność, a nie chcą wywiadu, to artykuł 3a prawa prasowego odsyła, że w takim wypadku administracja stosuje ustawę o dostępie do informacji publicznej, czyli jakby wpadają w reżim ustawy o dostępie. Jak dziennikarz wysyła pytanie mailem, ile coś kosztowało, to takie pytania powinny być, muszą być załatwiane w ramach tak zwanego dostępu do informacji publicznej. To jest jakby plejada podmiotów, które są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej, jakby tylko jako przykłady, a tu z tych, tylko chciałbym zrobić, bo w sumie o tym nie powiedział, to przypomnę, że poza taką typową administracją to są związki zawodowe, też ustawa o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że reprezentatywne związki są tak poddane zasadom jawności, partie polityczne, to my bardzo to komunikujemy w tym zakresie i pokazujemy, ile się udało już zrobić w zakresie jawności partii politycznych. Tu jakbym chciał oddać honor, bardzo duży honor Fundacji Stańczyka z Krakowa. Pierwsza taka głośna sprawa, w którym spółdzielnie mieszkaniowe nie podlegają pod prawo do informacji z artykułu 61, odpowiada na pytanie. Fundacja Stańczyka z Krakowa pierwsza doprowadziła do takiej ważnej sprawy w zakresie partii politycznych, do ujawnienia uchwały jednej z partii politycznych dotyczącej obowiązkowych składek, jeżeli dobrze pamiętam, obowiązkowych składek na... przepraszam, przeczytałem pytanie. To jest kwestia ujawnienia uchwały, która regulowała, jakie jest wysokość składki w zależności od pełnienia funkcji czy tam jakiegoś stanowiska. I to był pierwszy, później to zostało, jakby poszło dalej. My prowadzimy sprawę ujawnienia wydatków partii politycznych, budujemy partie polityczne, ale pokazuję to, jakby opowiadam o tym, jak daleko to sięga. Znaczy, pan Sebastian tu przytoczył pytanie, to jest kwestia, nie zgadzam się, znaczy żadni pełnomocnicy, prawo do informacji jest prawem człowieka, ma charakter bezwzględny, jak już powiadam na takim przykładzie, bo to jest kwestia, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą NASK-u, ujawnienia NASK-u, to była kwestia nie, teraz jest przywołany ten wyrok i prawdopodobnie to jest wyrok, który dotyczy ujawnienia umowy na domenę Polska i Poland.pl i to jest kwestia tego, że to nie sąd nie kwestionował tego, że ja nie mogę pytać jako osoba niepełnoletnia o prawo do informacji, tylko jako osoba niepełnoletnia nie mogę iść do sądu sam. Czyli to nie sąd nie powiedział, jesteś niepełnoletni, nie możesz zapytać i administracja nie daje ci, bo jesteś niepełnoletni, tylko ochrona tego uprawnienia przed sądem musi się odbywać przez przedstawicieli ustawowych. Wracając do prezentacji, no to jest kwestia sposobów zapoznania, że to oczywiście biuletyn informacji publicznej, centralne repozytorium, wywieszenie, które jest w ustawie wymienione, wstęp i tak zwany wniosek. I zacznę od wniosku jakby z różnych legend, które istnieją, to jest właśnie wniosek o dostęp do informacji publicznej. Kluczowe jest co i jak, czyli jakich informacji chcemy dostać, jak one mają do nas wrócić. To zaraz powiem o tym podpisie, czy jest podstawa prawna, to nie jest, no bo pytanie, jaką podstawę prawną damy, czy będziemy się powoływać na artykuł 61 Konstytucji. Tu są różne teorie, jeżeli chodzi o pisanie wniosków, czy mają być takie właśnie podstawy prawne, czy nie. Nie ma tak naprawdę znaczenia, się w całym dostępie jest tak dostęp odformalizowany, że jest kwestia naprawdę, żeby było wiadomo, jakich informacji żądamy, jak one mają do nas wrócić.
To jest w ogóle kluczowe. I skupię się tylko dzisiaj na podpisie, na tym takim myśleniu, a jeszcze o tym, że nie ma obowiązku stosowania żadnych formularzy, nie ma obowiązku podawania, kim jestem. Natomiast jeden jest taki przypadek, że jeżeli pytamy o informację, która podlega wyłączeniu z jawności, na przykład ze względu na ochronę prywatności, to orzecznictwo sądów i to sądy wskazały, że w takim wypadku organ powinien wezwać do podpisania wniosku. Jak pytamy o informację taką podstawową, o jakąś fakturę, bo ona nie podlega zazwyczaj żadnym wyłączeniom z jawności, to wtedy nas nie można żądać do żadnego podpisu czy się ujawniania. Natomiast jeżeli zapytalibyśmy o informację, która podlega wyłączeniu z jawności, właśnie ze względu na prywatność, to wtedy sądy mówią, należy wezwać tego, który wnioskuje o podpis. I że jeżeli to jest tylko w tym wyłącznie przypadku, czyli nie można powiedzieć, zawsze mają być podpisane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy decyzja. I to jest jakby to orzecznictwo. Niezwłocznie do 14 dni powinien wniosek być udostępniony, nasza informacja udostępniona i też wskazuje, co w ogóle ucieka w polskim myśleniu dostępny. Natomiast bardzo ważne jest tak, że jest bez zbędnej zwłoki nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Dzisiaj takie pytanie dostałem, co było, jak ten weekend był listopadowy weekend z 11 listopada, jeżeli ktoś złożył w piątek 8 listopada na przykład mailem, to od kiedy liczy się termin, czy po powrocie do pracy od 12, nie od dnia złożenia, od złożenia wniosku. Natomiast jest jeszcze ważna rzecz, że ten termin może być wszystkie dni. To jest ważne, że wszystkie dni. Ważne jest jeszcze to, co ucieka w ogóle, że artykuł 13 ust. 2 stanowi o tym, że jeżeli informacja nie może być udostępniona, informacja bez zbędnej zwłoki, następuje powiadomienie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim się udostępni informację. Dlaczego to jest to wykazane, to w jakim się udostępni? Polska ustawa o dostępie do informacji publicznej w porównaniu do innych procedur nie wskazuje, że ten termin do 2 miesięcy, czyli maksymalny, jak nie dostajemy do 14 dni, to powinniśmy dostać informację o tym, że o powodach przedłużenia i wskazanie daty dziennej udostępnienia, na przykład, że dostaniemy tam do 10 stycznia, ale co jest ważne, no powód musi być, panie Piotrze, prawdziwy. Natomiast w jakim udostępni informację. Ta procedura nie przewiduje, że przedłużenie terminu ma być do odmowy. Jeżeli ma być odmowa dostępu do informacji publicznej, to ona powinna nastąpić niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki do 14 dni, a ten termin maksymalny do 2 miesięcy w wyjątkowych przypadkach, który może być wskazany, to jest kwestia udostępnienia, czyli urząd musi na przykład zgromadzić te informacje. To ucieka często, dlatego że to też z praktyki osoby, które wnioskują, wiedzą, że najpierw jest przedłużenie do 2 miesięcy, a po 2 miesięcach odmowa. To nie do końca jest prawidłowe. Przypominam, że to my wskazujemy formę, musi być podany powód zawsze. Nie udostępnienie, znaczy przedłużenia terminu. Nie może być najpierw miesiąc, a później miesiąc. Jeżeli składam wniosek, to albo dostaję informację do 14 dni, albo dostaję informację, że zostanie przedłużone i maksymalnie do 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku. To do pani Sylwio, ja moderuję i mówię. To jakby jest tutaj, jeżeli jest jakaś rzecz, to do 14 dni, tak, informacja o przedłużeniu. Później będzie sesja odpowiedzi na pytania. Ważne jest to, że jeżeli zapytam o informację, której urząd nie posiada, to może odpisać, że jej nie posiada, nie musi się tłumaczyć, co się z nią zrobił. Odesłanie do BIP-u tak zwane, czy pierwszym takim źródłem informacji jest zawsze biletyn informacji publicznej. Jeżeli informacja, którą wnioskujemy, znajduje się na stronie BIP-owskiej, to urząd wskazuje, w którym miejscu. Tak, więc to jest jakby takie kwestie, jeżeli coś jest w internecie, to musimy zobaczyć gdzie. Opłata w dostępie do informacji, przypominam, że zasadą jest bezpłatność w dostępie do informacji publicznej, w wyjątkowych przypadkach może nastąpić płatność, i więc tutaj jest ważne, żeby to zrobić i o tym myśleć. Co dalej, jeżeli chodzi o jeszcze dostęp, znaczy opłaty, to jest kwestia
Bezpiecznie skany na maile, no tak, bo dlatego, aha, że ze staną jest bezpłatność, w wyjątkowych wypadkach może być poniesiona opłata, ona musi być związana ze sposobem udostępnienia we wniosku, natomiast to mają w zasadzie i też pierwotnie ogólnie miały być to koszty związane z, nie związane z kosztami pracy, tylko w ogólnie z kosztami związanymi z dostępem do, czy przygotowaniem informacji. Teraz coraz częściej sądy wskazują, że może być to opłata związana z kosztami pracy danej osoby, która przygotowuje, co jest moim zdaniem niezgodne z ideą tego, zasadą bezpłatności dostępu i myślenia o tym, co jest, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, to myślę takiego myślenia. Ale opłatach, ważne jest przy opłatach to, żeby pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, jeżeli chodzi o opłaty i myślenie o tym, co jest to. Procedura jest taka, nawet jeżeli urząd chce wyznaczyć opłatę w dostępie do informacji publicznej, to robi to w ten sposób, że składamy wniosek, powiadamia o tym, że mogą wystąpić koszty i my możemy w tym momencie, jeżeli dostajemy takie pismo o kosztach, o potencjalnie kosztach związanych z dostępem do informacji publicznej, możemy zrezygnować z pisma, zmienić ten wniosek, czy możemy zrezygnować z wniosku. Natomiast istotne jest to, żeby później był, żeby zrezygnować, ale jeżeli nie zrezygnujemy, będziemy milczeć, to i tak, jeżeli nie zrezygnujemy, to podmiot jest, czy tam do tego wnioskujemy, jest zobowiązany do udostępnienia informacji, a dopiero później policzy koszty, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. I to jest jakby ważne jest w tym kontekście, czyli dostajemy pismo, w związku z wnioskiem może nastąpić potencjalnie opłata, to jest pierwsze pismo, jeżeli chcemy się z tego wycofać, to mamy 14 dni na wycofanie, jeżeli potwierdzimy, że chcemy dostać, albo będziemy milczeli, to milczenie powoduje to, że i tak dostaniemy te informacje i naliczona nam zostanie opłata, więc trzeba pamiętać, że jak pada w coś słowo opłata, koszty, to w tym milczący akcent, dziękuję, to należy tak naprawdę, niech się zapali zielone światełko i jest kwestia takiego myślenia. To jest dalej o opłatach. To jest. A i jeszcze jedna ważna rzecz z dostępu, i to będzie tak naprawdę wszystko z dostępu. To jest ta kwestia tak zwanej informacji przetworzonej. Tak, panie Aleksandrze. Tu pytanie, czy Kancelaria Sejmu ma obowiązek ujawniania bez odsyłania do stenogramów i nagrań prawdziwych autorów zmian ustaw? Jeżeli jest tak, że to nie jest online dostępne i trzeba było przeszukiwać, on się musi odpowiedzieć na wniosek, jeżeli taka jest informacja, chyba że jest to gdzieś wyraźnie wskazane i odsyła do konkretnej ścieżki, a nie przeszukaj sobie wszystkie stenogramy i tam sobie znajdź. Za skany na maila też mogą naliczyć opłaty? Takie pada pytanie, to jeszcze wrócę do tych opłat. To jest kwestia tego, że skany zazwyczaj nie rodzą tego kosztu dodatkowego, bo jakby ideą jest koszt dodatkowy w dostępie do informacji, no jakby jak wykazać, jakie to są koszty dodatkowe, jeżeli ktoś przygotowuje skany? No to ewentualnie to jest ta kwestia, która się teraz przejawia, to jest kwestia odpłatności. Dobra, przetworzona informacja jest taka, w ustawie o dostępie do informacji publicznej pojawiła się ta kwestia odpłatności, nie odpłatności, tylko przetworzenia. To idea była taka. Mamy podstawowy dostęp do informacji, które istnieją na dzień wnioskowania, czy to dokument, czy jakąś informacja, którą trzeba wyszukać i tak dalej, i tak dalej. I jakby pomysł był taki, żeby dać jeszcze wyższy poziom dostępności informacji o działania administracji, to jest ta kwestia związana z tak zwaną informacją przetworzoną, czyli jeżeli dana instytucja wpływa do niej wniosek i uznaje, że takiej informacji nie posiada na dzień wnioskowania, nie ma, ona nie istnieje, ale możliwe byłoby wytworzenie tej informacji poprzez działania analityczne, zestawienia czy jakieś różne myślenie, to jeżeli ta osoba, która wnioskuje, to powinna wykazać, dlaczego udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Czyli tak, mamy dostęp do informacji prostych i taka była też idea i ten dodatkowy wymiar informacji nieistniejący, ale jej można, że urząd ją może wytworzyć z istniejących informacji poprzez analizę zestawienia, to jest ta informacja przetworzona, kiedy należy wykazać szczególnie istotny interes publiczny, ale to było jakby w idealistycznym świecie. W tej chwili, to co jest, widzą Państwo na slajdzie, że liczba nie jest przetworzeniem, natomiast
W tej chwili jest tak, że wszystko już niemal jest przetworzeniem. To jest jakby, widzimy to w naszym poradnictwie, że liczba dokumentów, jakoś, że już trzeba trochę więcej poświęcić czasu niż normalnie na kwestie przygotowania odpowiedzi, to już jest przetworzenie. Ta informacja przetworzona stała się takim wygodnym wytrychem do tego, żeby ograniczać jawność w Polsce, właśnie przez które osoby pytające, dlatego że ten szczególnie istotny interes publiczny jest bardzo ciężko wykazać. Znaczy, to musi być i szczególnie istotny, jeszcze interes publiczny, jakby cała jest historia i cała trudność w tym, żeby to się działo. Więc jakby jak sobie z tym radzić, to nie ma na to dobrej odpowiedzi. Znaczy, to jest rzeczywiście nadużywane przez polską administrację. To jest też taka koncepcja, że właśnie coś trzeba zrobić z tymi, którzy dużo pytają, więc to jest taki mechanizm, który jest wypaczony, jeżeli chodzi o intencje ustawodawców, a wchodzących na to. No, my raczej sobie z tym radzimy w ten sposób, że wykazujemy, że no jakby albo też pokazujemy, że to nie polega na wytworzeniu, że liczba, czy tam jakby, że to nie tworzy tej nowej jakościowej informacji. No, natomiast nie mamy tutaj wielkiego wsparcia w polskim sądownictwie w tym zakresie, bo rzeczywiście się utarło jakoś nie wiadomo skąd, że tak zwana informacja publiczna jest robiona. Natomiast bardzo ważne jest to, że to jest jakaś taka myśl o tym, że jeżeli wnioskujemy o informacje, które w jakiś sposób trzeba zgromadzić, to wskazujemy w niektórych sprawach, które głównie dotyczą kwestii finansowych, no to udaje się w pewien sposób przekonać administrację, czy w procedurze odwoławczej, czy sądowej, że na przykład technologia, czyli wykorzystywane narzędzia informatyczne pozwalają jednak dosyć szybko wydobyć te informacje i to nie jest jakoś tak bardzo skomplikowane. Z tym Facebookiem, Pani Ewo, bo to jest pytanie, czy można zapytać, złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej na Facebooku. No, ja uważam, to jest długa historia. Ja uważam, że w każdy sposób, który komunikujemy władzy, że coś chcemy wiedzieć, jak ona funkcjonuje. Natomiast no, tu może być taki kłopot, że administracja się powoła na takie postanowienie sądu, w którym właśnie wskazane, że nie można w taki sposób pytać. Dobra, to kończąc informację publiczną, bo jeszcze zostało trochę rzeczy, ale to już też tak sygnalizacyjnie. To jest kwestia, pytać możemy, w zasadzie to jest odformalizowane, odformalizowane. Konstytucja określa, że wszystko, w ustawach ma być te procedury, przypominam, to jest bezbędnej zwłoki do 14 dni, może być to wyjątkowo przedłużone, że mamy zasadę bezpłatności w dostępie do informacji, wyjątkowo mogłaby być wyznaczona opłata, ale wtedy jest lampka, niech się Państwu zapali. I ja bym chciał pokazać teraz, przejdziemy trochę, ja udostępnię swój ekran. Mam nadzieję, że tam nie pozostawiam jakichś zakładek otwartych, a może zostawiłem, więc przezornie zobaczę jeszcze. Ja udostępnię swój ekran, pokazując, chciałbym Państwu, ale to od razu mogę tutaj, osoby, które są przy komputerach, to zobaczą. Ważne jest to, sekundę, ja tu robię, udostępnianie pulpitu. Mam nadzieję, że to się odpala. Państwo nie muszą nic klikać, to jest ważne, bo jak Państwo zaczną klikać, to udostępnią swój pulpit, a ja nie do końca jestem zainteresowany Państwa pulpitem i mam tylko prośbę, żeby napisać, czy się już udostępnił mój pulpit i widać, jakby mój działa. Dobra, to ja chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, przełączę na stronę internetową i teraz jeszcze się przeklikam z powrotem, czy widać stronę informacji publicznej org.pl, prośba, żeby mi ktoś potwierdził, to wtedy będę widział, okej, widać, to wracam tam. Ważne jest to, bo u nas jest dosyć to już fajnie zrobione, dlatego że mamy ścieżkę dostępu do informacji publicznej, która polega na tym, że wchodzimy sobie, robię sobie rozpocznij i ścieżka dostępu do informacji, jest takie pytanie, czy informacja jest opublikowana, nie znajdujemy jej na stronie internetowej, klikamy nie, złóż wniosek o udostępnienie informacji publicznej, tutaj pobierz przykładowy wniosek, jak wygląda, sobie można pobrać, to zamykam, czy urząd odpowiedział na wniosek. I tak patrzę na moją sytuację, wysłałem wniosek, no nie ma odpowiedzi i jest pokazane złóż skargę. I są wzory skarg, wzór skargi w taki sposób, że wzór skargi
na brak odpowiedzi, że urząd stwierdził to, co ja też mówiłem na początku, nie stanowi informacji publicznej, niepełna odpowiedź, wymijająca odpowiedź i sobie po prostu można taki wzór pobrać. I znowu, złożyliśmy skargę do sądu, koszt takiej skargi to 100 zł, czy sąd uznał skargę? Tak, i wraca to do urzędu sprawa, czy udostępniła instytucja, jakbyśmy nacisnęli tak, to się kończy, że gratulujemy sukcesu, klikamy nie, nie zadziało się nic, pobierz wzór wezwania do wykonania wyroku. I tak można sobie przeklikiwać swoją całą historię. Wydaje nam się, że powiedzieliśmy cały dostęp do informacji. A dlaczego ja o tym mówię? Że wielokrotnie zamiast wysyłać do nas zapytania, co zrobić, to tak naprawdę na tej ścieżce jest po prostu wytłumaczone, może można pobrać wzór dokumentu, po prostu powymieniać elementy na żółto i samemu sobie poradzić z daną sytuacją. Więc nie zawsze należy do nas pisać, fajnie do nas pisać, ale jest jeszcze druga rzecz, to przypominam, jest nasz system porad związanych w ogóle z prawami różnymi, ale związanymi też z dostępem do informacji, jest nasza strona porady.sieciobywatelska.pl. Jeżeli ktoś by chciał zgłosić swoją sprawę, tutaj można po prostu to zrobić. Klika się nowa sprawa, przedmiot na przykład, dostęp do informacji, znaczy nie, odmowa dostępu protokołu, treść, e-mail i zgłoś sprawę i tak się naprawdę można do nas zgłosić sprawę i jeżeli chodzi o te kwestie dostępu. Więc tam jest jakby polecam informacja publiczna.org, mamy, więc ja zakończę współdzielenie ekranu, wracamy do prezentacji. Okej. Czy skarga może być to, dziękuję tutaj już za odpowiedź Pani Agnieszko, w takim sensie, że czy nie ma, wracam do prezentacji i czy tam słychać mnie, nie słychać? Pani Żaneta pisze, że nie ma głosu. Słuchaj, dzięki. To osoby, które nie mają głosu, jakoś sobie tam muszą. Dobra, przeskakujemy i jedziemy dalej i inne prawa. Ja tylko jedną rzecz, o czym chciałbym powiedzieć, to będzie też trochę sygnalizacyjnie, bo będą już osobne, ale co można wykorzystywać. Rzecz kapitalna w Polsce, która jest niedostrzegalna tak naprawdę, że polskie myślenie o budżetach obywatelskich, o różnych metodach partycypacji można by zakończyć na myśleniu o tym, jak mają funkcjonować nasze sołectwa i osiedla, tak najprościej mówiąc, czyli te tak zwane, nie tak zwane, ale jednostki pomocnicze. Clue jest taki, o czym my też zwracamy w sieci obywatelskiej myślenie o tym, że jakby jeżeli każde osiedle i sołectwo powinno mieć zakres zadań przekazanych do takiego sołectwa czy do takiej jednostki, że jakby pokazuje, że jak Państwo się przyglądają tym, co się dzieje u Państwa w osiedlach i sołectwach, to tam powinny być wykonywane zadania i to jest obowiązkowa część statutu. Większość jakby, czy ten będzie dostępny ten webinar. Obowiązkowa część statutu w takim sensie, że muszą one wykonywać zadania. To jest też taką, polecam różne rzeczy związane z tym, co się dzieje i jak one funkcjonują. To jest jakby, że nie przekazanie tych zadań, to proszę zobaczyć, lub pozorne przekazanie tych zadań uniemożliwia powołanie danej jednostki pomocniczej, w ogóle tego osiedla. Jakby kluczowe jest to, żeby zapamiętać jakąś ważną rzecz, że osiedla czy sołectwa nie wiążą się z aktywizacją czy z animacją, znaczy nie jest ich istotą funkcjonowania, nie jest to, żeby one się dobrze, znaczy żeby one aktywizowały społeczeństwo. Istotą ich funkcjonowania jest to, żeby one wykonywały zadania publiczne. Nie będę też omawiał tego do końca, ale jakby to zwracam uwagę z punktu widzenia takiego w ogóle się przyglądania, jak funkcjonuje moja gmina, czy funkcjonuje jak funkcjonują te jednostki pomocnicze, bo tam bardzo dużo jest takiego różnych pomysłów, na przykład czy w miastach, czy w takich związanych z funkcjonowaniem tych osiedli, to jest ta kwestia właśnie, że one jakieś tracą swoją istotę, co z punktu widzenia myślenia o państwa działaniu, czy w ogóle o działaniu w gminach, to jest bardzo, bardzo ważne. To są te jednostki pomocnicze, jakby takie myślenie, co przekazanie zadań jednostkom pomocniczych, to jest kwestia, już mówię, kwestia statutu, bo tak naprawdę jest chyba artykuł 36 ustawy o samorządzie gminnym, to jest kwestia, co powinno być
elementem obowiązkowym statutu to jest właśnie zakres zadań przekazanych przez gminę i sposób ich realizacji. To jest jakby element statutu i to jest dlatego tutaj jakby jest ten cytat, skarga może być tylko złożona tradycyjnie albo przez system ePUAP, czy z podpisem elektronicznym, wracając do tych, a Boże, to mi się przeskoczyło, przepraszam, ja przewinąłem, a tu chyba odpowiadam. Nie, artykuł 36 nie, o sołtysie, to w tych okolicach, znaczy to tam, jeżeli chodzi o kwestie statutu. I to jakby zwracam uwagę, znaczy rzecz, która jest bardzo ważna, to ja też przeklikam, bo żeby też Państwa za długo nie trzymać, to jest kwestia bardzo ważnej rzeczy, że po pierwsze dajemy tam zadanie, po drugie wynika wprost z przepisów, że jeżeli funkcjonują jednostki pomocnicze osiedla czy sołectwa, to po pierwsze jest kwestia pieniędzy, które musimy do tego przepisać i to jest i ustawa o samorządzie gminnym, i ustawa o finansach publicznych, to jest to właśnie takie wskazanie, co tutaj Państwo teraz mają na slajdzie, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jednostek pomocniczych bez ponoszenia przez gminę wydatków na ten cel. Trochę takie odwrócenie, jak samorządy mówią, rząd nam zleca zadania, nie daje nam pieniędzy. Jak powołujemy osiedla czy sołectwa, to musimy dać im zadania i pieniądze. Znaczy, to jest w ogóle jakby nierozerwalne, to tak musi być. Kolejna rzecz, którą jakby trzeba pamiętać już jakby na przykład na wynagrodzenia, to możemy dać, znaczy gmina może zdecydować, że dane sołectwo czy dane osiedle będzie miało majątek i będzie im zarządzało i korzystało i rozporządzało dochodami z przysługującymi zmienia. Więc o tym trzeba naprawdę pamiętać, czyli mamy tak, zadania, mamy majątek i pieniądze muszą być do tego przypisane. I co jest jeszcze ważne, jakby już tak dopinając jakby takie myślenie w ogóle o tych jednostkach pomocniczych, to też w imieniu gminy mogą być na poziomie sołectwa czy danego osiedla wydawane decyzje administracyjne. To jest bardzo ważne, że w wielu przypadkach jest tak, że jakby myślimy o tych różnych mechanizmach decydowania, wpływania na władzę, a tak naprawdę mogłoby być tak, że jeżeli poprawnie funkcjonują nasze osiedla, czy tak, wynagrodzenia są z imieniem i nazwiskiem każdego nauczyciela, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Z punktu widzenia osiedli, to chciałbym jeszcze tylko zwrócić tych uwagę, że mogą być też decyzje. I jeszcze ostatnią rzecz, sygnalizacyjnie już na dzisiaj, a tak naprawdę, jeżeli Państwo powiedzą, że się podobało, to wrócimy już do szczegółowych rzeczy. No wynagrodzenia, to przepraszam. Ale jakby kwestia, jeżeli Państwu się spodoba, to te wątki porozwijamy, czy jawności, czy w ogóle funkcjonowania osiedli. Chciałbym powiedzieć jeszcze ostatnia rzecz, taka na dzisiaj, żeby też kończąc i zostawiając trochę chyba niedosytu tak naprawdę. To jest kwestia skarg, wniosków i petycji. Przypominam, że to też jest uprawnienie konstytucyjne, że mamy prawo składać wnioski, petycje i skargi w interesie publicznym czy własnym. Jest to bardzo niewykorzystywane narzędzie takiego myślenia o tym, jak to ma wyglądać. I jakby tylko w skrócie powiem, że po pierwsze, jeżeli korzystamy z tych uprawnień obywatelskich, to jest wprost pisane, jeżeli chodzi o skargi i wnioski, to nie można, organy nie powinny działać. Tak, znaczy, zrobimy osobno, to jest jakby moja autonomiczna w tej chwili decyzja ze względu na 2023 i trochę dotrzymania się umowy, to ja tylko powiem, że zrobimy osobne webinarium dotyczące skarg, wniosków i petycji. Jest tu kilka osób, widziałem, które już kiedyś to słyszały i mogą potwierdzić, nie chciałem o tym powiedzieć, ale że mogą napisać, czy im się podobało to dla osób. Więc jakby też nie będę już tego rozwijał, tylko jakby to pokazuje, że fajnie byłoby jeszcze, zrobimy to webinarium osobno dla sołectwach i tych kwestiach związanych z jednostkami pomocniczymi, skargi i wnioski, rzeczywiście przerwę na tym i osobno zrobimy, to zapowiadam, bo też, bo to się nagrywa, żeby było, dzięki Alicja, żeby było takiego myślenia, to na pewno zrobimy osobne webinarium o skargach i wnioskach, osobne webinarium dotyczące jednostek pomocniczych, osobne webinarium dotyczące jeszcze tych uprawnień dotyczących, w ogóle jakie rzeczy wypływają z ustawy o samorządzie gminnym, gdzie moglibyśmy naciskać, jak to jest ważne, kiedy, znaczy ogłosimy, po prostu zrobimy, ja to teraz powiem i jeszcze w zespole to przedyskutujemy, ale ja mam taką propozycję, żeby to zrobić w ten sposób, że podzielimy te tematy i damy już, ogłosimy z jakimś tam, znaczy z wyprzedzeniem po prostu konkretne terminy, w których będą te webinaria, będzie można się przygotować i sobie wybrać różne rzeczy i myślę też ważne,
i to bym odniósł dla osób, które korzystają z Facebooka i teraz dla osób, które są też na Facebooku, żeby zostawić tam, gdzie jest na żywo teraz, albo gdzie będzie później nagranie, żeby pisać, co Państwo chcą i to po prostu się postaramy w miarę szybko ułożyć w grupy tematyczne. Jakby też myśleliśmy dzisiaj, że otwieramy tym webinarium jakieś takie myślenie szersze, natomiast to jest kwestia też podziału tego. To będziemy myśleli też w różny sposób. Dobra, to ja zamykam. Wracam tak naprawdę, wrócę 30, maksymalnie, panie Piotrze, do 30 dni skargę. Żeby nie otwierać tych wątków najróżniejszych, to tak jak obiecuję, spróbujemy to zrobić w ten sposób, że tylko sobie przesunę okienko, bo chciałbym wrócić do pierwszego slajdu i jestem już na pierwszym slajdzie, to podzielimy na siebie, zobowiązuję się w miarę szybko podać daty, tematy i będzie łatwiej niż się przedłużać. Ja bym chciał obejrzeć jeszcze pytania, które padły przy dostępie do informacji. Ja zobaczę, czy one się tam poprzypinały. Gdzie one tutaj są? Padło pytanie i to chyba było najzasadniejsze na początku, czy można przedłużyć webinarium o kilka godzin? No wydaje mi się z tego wszystkiego, że chyba tak powinniśmy zrobić. Pytanie kolejne, jak wyglądają zasady Watchdoga, jeśli chodzi o zaproszenie Państwa na szkolenie do gminy? My to bywamy w różnych gminach i szkolimy, więc jeżeli ktoś by chciał, to proszę do nas pisać na biuro@sieciobywatelska.pl. Nie do wszystkich jesteśmy w stanie dojechać, ale może to w jakiś sposób połączyć też. Pytania dalej przewijam. O RODO było, przypominam, RODO nie stanowi takiej podstawy bezpośrednio. O komisjach nie powiedziałem. Każda komisja jest otwarta i można każdą komisję nagrywać. Teraz się w tej chwili dosyć dużo takich wydarzeń obserwujemy, że z jakichś przyczyn komisje są wyłączane z jawności. Nie ma co do tego do końca podstaw, żeby ograniczać pełną debatę w komisjach i w Radzie tym bardziej. To jest ciekawy temat, myślę, że RODO to też powoduje i jakoś do tego będziemy. Komisje, rady, gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego bezwzględnie są otwarte, to są ustawy i o samorządzie gminnym, i w samorządzie powiatowym i wojewódzkim. I to można nagrywać, jedziemy dalej, pytania. Czy organ może nie wyrazić zgody na udostępnienie skanów faktur? To jest artykuł 14, jeżeli żądamy udostępnienia skanów, to jeżeli jest skaner w urzędzie, to muszą być zeskanowane. To jest jakby, że to jest to uprawnienie, że my to robimy. Tego nie było, to jest ważne pytanie, co się dzieje, jeżeli na przykład następuje ta ochrona, wyłączenie jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy albo ochrony prywatności najczęściej, to musi być wydana decyzja administracyjna odmawiająca dostępu do informacji, którą możemy zaskarżyć. W czerwcu radny złożył na komisji wniosek o udostępnienie informacji, na ostatniej komisji zapytał o realizację wniosku, co to nam wyrazi, i wójt pytająco wyraził, co nam to da, co chce pan upublicznić, chce pan dzielić mieszkańców, radny wycofał wniosek, co w takiej sytuacji można zrobić, wójt stwierdził, że udzielenie odpowiedzi z wnioskiem zwróci się komisja, udzieli odpowiedzi, że z wnioskiem zwróci się komisja lub rada, jaki może być dalszy tok postępowania. To jest jedna ważna rzecz, jakby wykonując mandat radnego, nie do, jakby to jest kwestia, czy radny może korzystać z prawa do informacji jako radny, tak jakby pełniąc funkcję, nie, może zapytać, jakby nie pełniąc tej funkcji, jakby nie jest uprawnieniem, radny nie może korzystać z uprawnienia dostępu, tak samo rada nie może korzystać z prawa dostępu, to jest prawo przypisane do, jakby do tej sfery prywatnej, w sensie, że mogą to robić organizacje pozarządowe, spółki czy osoby fizyczne, natomiast władza publiczna nie może z tego korzystać, to jest prawo człowieka, przypisane trochę do drugiej strony. No, przypominam, że radni mają interpelacje i zapytania uregulowane teraz w ustawie o samorządzie gminnym. Oczywiście radny jakby jako mieszkaniec może pytać. Nagranie z monitoringu jest informacją publiczną. Cenzurowanie, wycinanie nagrań sesji jest przestępstwem. To jest kwestia, pan Mirek tutaj zadał takie pytanie, to jest kwestia tego podziału, pomimo się co, powołując się na RODO czy na różne inne kwestie związane z jawnością. Ja uważam, że no, to jest trochę kłopot, to jest teraz padły, przypominam, że moim zdaniem niezasadne, ale na stronie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wiszą anonimowe wytyczne dotyczące prowadzenia obrad sesji Rady Gminy
czy nie. My będziemy starali się jakoś do tego odnieść, natomiast to nie jest prawidłowe, jeżeli ktoś się powołuje na to, co się w zeszłym tygodniu pojawiło na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to jest, no, nie jest to prawidłowe wytyczne. I to już chyba poszło, bo tam później, Boże, przepraszam, ja idę slajdy, a ja sobie go przewinę, bo widzę, że jeszcze w czacie się coś dzieje na webinaryjnym, ale prośba już teraz nie dopisywać kolejnych rzeczy, jeżeli chodzi o czat, bo też jest transmisja na Facebooku, jest 229, ja już postaram się tutaj odpowiedzieć. Mamy problem budżetu obywatelskiego w Lubartowie, o budżecie obywatelskim webinarium o Funduszu Sołeckim, to się podzielimy. To czat też nam zostaje, my go będziemy widzieć, to przeanalizujemy, tylko chciałbym powiedzieć, czy na bieżąco by rozwinąć, to wiemy, Lubartów, budżet obywatelski, postaramy się na to odpowiedzieć. Szkoła ma obowiązek udostępnienia planów lekcji. Ma obowiązek, padło pytanie. Arkusze organizacyjne również. Plany lekcji są jawne. A radny ma, że wejść do urzędu, to też jest uprawnienie wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Radni, powołując się na artykuł 24 chyba ustawy o samorządzie gminnym, mają to uprawnienie radnych kontrolujących instytucję publiczną i żądania dokumentów. O tym też będzie. I teraz jedna ważna rzecz. Nie dopisujemy pytań do czatu. Propozycja jest taka, zamykam webinarium na tę chwilę. Dziękując Państwu i też czując niedosyt, bo bym chciał te kilka godzin, jak Pan Ryszard na początku napisał, że ono powinno trwać. Powtórzę to, co padło, że będą podzielone bloki tematyczne, zaproponujemy kolejne webinaria, więc się będzie można dopisywać. I też prośba, żeby zgłaszać to, jeszcze raz to powtórzę na nagraniu, na transmisji live oraz na nagraniu, które udostępnimy, nagranie osobno, wypisać, czego oczekują Państwo. My się postaramy, nie wiem, czy do wszystkich, bo tam padło spółdzielnie mieszkaniowe, tym się nie zajmujemy. Natomiast sobie te kwestie samorządowe, czy w ogóle jakieś przejrzystości działania, to jak najbardziej. Pewnie też będą pytania dotyczące samego dostępu, jak żeby było pogłębione, to jak najbardziej się na to pisze i to jakby za cały zespół odpowiadam, że jakoś się postaramy do tego odnieść. Pewnie teraz tak. Pytania będą, w nagraniu będzie widać, prezentację też udostępnimy, trochę ją podczyścimy, bo podejrzewam, że mogły gdzieś jeszcze są błędy, ale to tak, opiszemy trochę webinarium, jak będzie harmonogram poszczególnych wydarzeń, to tam wrzucimy prezentację i ona będzie dostępna. Ja bardzo dziękuję, nie też jeszcze się rozłączam, bo z chęcią jakby teraz jest ten moment celebrowania, podobało się, nie podobało, jak sobie lubię poczytać. Natomiast społeczności facebookowej bardzo dziękuję za przesłuchanie i słuchanie i bycie z nami. Też tam polecam bycie, znaczy też sygnalizowanie, co jeszcze, w jaki sposób. Ja bardzo dziękuję, zachęcam do odwiedzania strony sieci obywatelskiej, Facebooka, Instagrama i Twittera oraz na Wykopie jesteśmy bardzo aktywni, więc zachęcam do tego, żeby być w ich, zadawać nam pytania, podawać przykłady, wracać do nas. Przypominam, że jest system porad, porady.sieciobywatelska, informacjapubliczna.org, gdzie jestem, pokazywałem cały poradnik, który sobie można przeklikać, nawet nie pisząc do nas. I proszę o przypomnienie o 1%. Bardzo dziękuję. Przypominam, że można wpłacać, przeznaczać 1% na działanie naszej organizacji. Jest bardzo ważne. Jakby dawno odeszli, uważamy, że to, co robimy, robimy to za wasze pieniądze, za państwa pieniądze głównie, więc zachęcam. Dziękuję panie Pawle za przypomnienie, że można się włączyć w nasze działania. Jest, tak jak teraz zostało w czacie na webinarium wrzucone, sieciobywatelska.pl, włącz się 5 minut. I za to bardzo dziękuję, za przypominanie, za dobre słowa, ale też jakby słowa krytyki z chęcią przyjmiemy, bo żeby polepszać te nasze jakby nowe myślenie o przekazywaniu wiedzy, że można w 1,5 godziny z każdego miejsca w jakiś sposób opowiedzieć, jeżeli się dzieje o to, co, jak to wygląda. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Przepraszam za to, że nie wszystko zostało zrealizowane, ale to mam nadzieję jako dobry początek jest. Dziękuję. Ja wyłączę już mikrofon jeszcze, żeby nie zamykać tak całego czatu i transmisji. Dam nam jeszcze 2-3 minuty, żeby już spokojnie można było wrócić do
Nie wiem, czy pan Kuba jeszcze jest do kominka. Więc bardzo dziękuję, zostawiam kamerę, a jestem, jestem. Kawa, herbata wypita? Pali się jeszcze w kominku? Chyba do pan Kuba dokładam. Dołożyłem. Proszę bardzo. Dobra, wielkie dzięki, wyłączam mikrofon, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym webinarium.